A moim gościem jest profesor Kazimierz Michał Ujazdowski, senator Koalicji Polskiej. Witam, panie senatorze. Dzień dobry, witam wszystkich. Pamięta pan mit o Syzyfie? Pamiętam, tak. Miał pan poczucie, że wykonaliście dobrą, nikomu niepotrzebną pracę w Senacie? Mówię oczywiście o poprawkach. Mit o Syzyfie kończy się bez skutku, natomiast my działaliśmy po prostu wedle zasady dobrej roboty, odwołując się do formuły profesora Kotarbińskiego. Uważaliśmy, że ustawa o postępowaniu dyscyplinarnym sądów powinna być czymś, co rzeczywiście naprawia ustrój sądownictwa w Polsce. Jest realnym, jednoznacznym krokiem naprawczym. PiS ten punkt widzenia odrzucił. Jedyną wartością, jeśli wierzyć deklaracjom pana premiera Morawieckiego, tej ustawy w wersji Prawa i Sprawiedliwości jest perspektywa odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy, środków, na które czeka polska gospodarka i którymi dysponują bogatsze od nas narody europejskie. To wzgląd jest niebagatelny, który braliśmy pod uwagę, ale jestem głęboko przekonany, że to, co zrobiliśmy w Senacie, stanowić będzie podstawę naszych działań naprawczych po wyborach. I ten kapitał jest czymś istotnym. Czyli po wyborach będzie nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. Po wyborach odbudujemy niezależne i sprawne sądownictwo. Niezależne, cywilizowane, ale lepsze niż przed 2015 rokiem i lepsze niż teraz. I ten kapitał prac merytorycznych i legislacyjnych bardzo się przyda. Bo rozumiem, że w to, że któryś z tych punktów PiS jednak zachowa, z którąś z poprawek pan senator nie wierzy. Nie wierzę, dlatego że Jarosław Kaczyński obrał linię pełnego panowania politycznego nad sądownictwem i od tej linii nie chce odejść, ze skutkiem fatalnym dla obywateli. Ale minister Szynkowski-Welsenk mówi, po prostu nie możemy nic zmienić, bo Komisja Europejska z nami ustaliła, że ustawa ma być w takim, a nie innym kształcie. W tym wypadku okazało się, że idea suwerenności nie jest czymś, co zobowiązuje do suwerennych działań władzy Rzeczypospolitej, tylko okazała się być instrumentem walki z opozycją. A pan nie wierzy ministrowi, panie senatorze? Wierzę w to, że przyznał się do sytuacji upokarzającej. Także po raz pierwszy po 1989 roku ustawa o znaczeniu ustrojowym była zredagowana pod nadzorem czynnika zewnętrznego. No ale jeśli była, to a wy ją chcieliście zmienić, to przez was, to znaczy przez opozycję, by Polska nie dostała pieniędzy. Nasze zmiany tylko zwiększają perspektywę otrzymania środków, bo nasze zmiany generalnie prowadziły, czy propozycje Senatu prowadzą do zwiększenia gwarancji niezależności postępowania dyscyplinarnego, więc w żadnym razie Polska nie ryzykowałaby niczego. Ale rozmawiamy w sytuacji, w której za dobrą monetę wzięliśmy oświadczenie pana premiera Morawieckiego, że te środki zostaną odblokowane. Poczekajmy jeszcze na to. A pana zdaniem, panie senatorze, nie zostaną? Nie, ja chciałbym, żeby zostały odblokowane, dlatego że poza kwestią... Ale między tym, co byśmy chcieli, są dwie rzeczy, a tym, co będzie, jest różnica. Liczę na to, że będą odblokowane, natomiast chciałbym to po prostu zobaczyć, bo już nieraz premier Morawiecki składał deklaracje, które nie miały pokrycia w rzeczywistości. Poza tym jest jeszcze kwestia, jak w najbliższych miesiącach Prawo i Sprawiedliwość będzie traktowało sędziów. Jeśli dojdzie do jaskrawych kolejnych represji. Komisja Europejska już powiedziała, że przetestuje te rozwiązania i poczeka, aż one zaczną działać. My też poczekajmy, natomiast głęboko wierzę, że dojdzie do takiego momentu i to w miarę szybko, po nadchodzących wyborach, kiedy będzie możliwe odbudowanie sądownictwa niezależnego i sprawnego. Profesor Kazimierz Michał Ujazdowski, senator Koalicji Polskiej, jest naszym gościem. Już wracamy do rozmowy. A prezydent podpisze pana zdaniem, panie senatorze, tę ustawę w takim kształcie? Bo również prezydent zgłaszał wiele zastrzeżeń, mówiąc, że jest ona niekonstytucyjna. Wydaje mi się, że odstąpi od swojego stanowiska i podpisze, ale
proszę pytać pana prezydenta. Ale mamy też następne ustawy, które no, są także warunkiem, tymi kamieniami milowymi, o których jest mowa. To jest ustawa wiatrakowa. Mhm. Miało być 500 metrów, potem Marek Suski dorzucił jeszcze 200. Jest 700. Wczoraj na antenie Radia RMF Janusz Kowalski mówił, że oni będą zgłaszać poprawkę. 1000 metrów będzie znowu tak samo, że opozycja zagłosuje razem z PiS-em, żeby przegłosować Solidarną Polskę w sprawie ustawy wiatrakowej. A potem w Senacie będzie to naprawiane, wróci do Sejmu i znowuż będzie urwana głowa tej ustawie? Zakładam, że w tym wypadku znajdzie się większość polityczna na rzecz liberalizacji dostępu do energii odnawialnej. Znaczy, że Ziobro nie będzie... To znajdzie się, jeśli opozycja poprze PiS. Znaczy nie tyle poprze PiS, co poprzemy rozwiązania rozszerzające dostęp do energii odnawialnej, bo to jest w interesie społeczeństwa. Po prostu płacimy za energię za dużo, dlatego że udział energii odnawialnej jest niewielki. No nie przekracza 15% w mikście energetycznym, więc my działamy na rzecz interesu Polek i Polaków, a nie na rzecz interesu Prawa i Sprawiedliwości. To raczej PiS przechodzi na pozycje programowe ugrupowań opozycyjnych, godząc się bardzo późno, ze szkodą spowodowaną, że to tak późno, ale to PiS przechodzi na nasze pozycje. No tak, ale wy poprzecie, żeby było KPO, tak w największym skrócie. Nie, nie, my przede wszystkim poprzemy dlatego, żeby uruchomić dostęp do energii odnawialnej w Polsce, bo to nie jest kwestia warunków wobec Unii Europejskiej, to także jest w interesie po prostu polskich przedsiębiorców, nade wszystko polskich konsumentów, odbiorców energii, wszystkich nas. Tak? Panie senatorze, Kapiszon, czy wstęp do budowy centrowo-konserwatywnej koalicji, nazwijmy ją Koalicją Polską 2050? Mówi pan o... Mówi oczywiście o słynnej wczorajszej konferencji, gdzie ogłoszono, że będzie jedna lista wspólnych spraw do załatwienia. Wstęp do współpracy, mam nadzieję, że zakończonej wspólną listą ruchu Szymona Hołowni i Koalicji Polskiej. Ale tylko wstęp. Dlaczego tak długo to trwa? O tym, powiem tak, te zapowiedzi o tym, że będzie jakaś jedna lista, trwają od dobrego roku. No i po roku zwołano konferencję, a na niej ogłoszono, że jest kilka spraw. Wydaje mi się, że nikt nie deklarował tego, że sojusze wyborcze będą ogłoszone w roku ubiegłym. Nawet jeśli jest pewna zwłoka, to niedługa, ale zakładam, że obydwaj liderzy chcą rzecz doprowadzić do finału szybko. Szybko to znaczy kiedy? No w ciągu paru tygodni. A może w ogóle taka koalicja centrowo-prawicowa nie jest w Polsce, nie ma na nią w Polsce zapotrzebowania? Może ci, którzy chcą głosować na prawicę, głosują na PiS, a reszta chce głosować na inne formacje lub na Konfederację. No ale doświadczenie temu przeczy, tak? Temu pesymizmowi, który pan nie tyle wyraził, co podniósł. No po pierwsze, w wyborach w 2019 roku byli wyborcy, którzy zagłosowali 4 lata wcześniej na PiS, a w 2019 na Koalicję Polską. Szymon Hołownia też wśród swoich wyborców w wyborach prezydenckich ma takich, którzy zagłosowali wcześniej na Prawo i Sprawiedliwość. To są dwa podmioty polityczne, które potrafią przekonywać do siebie wyborców o bardziej tradycyjnych poglądach spoza wielkich miast, a w tych wyborach nikt nie może być zgubiony. Ten wyborca o tradycyjnych poglądach, niegodzący się z barbarzyństwem rządów Prawa i Sprawiedliwości, powinien być reprezentowany. Żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 na stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. A ja przypomnę, że naszym gościem jest profesor Kazimierz Michał Ujazdowski, senator Koalicji Polskiej. No, czy szansą w takim razie dla tych wyborców, żeby ich nie stracić, jest właśnie taka koalicja? Bo wyraźnie widzimy, że Platforma czy Koalicja Obywatelska przesuwa się bardzo wyraźnie w lewo. To jest jedno z zadań tej koalicji. Reprezentacja wyborców, którzy zostaną zgubieni, jeśli... Czyli nie może być jednej listy, panie senatorze. Jedna lista wyborcza obejmująca całą opozycję to ryzyko braku reprezentacji wyborców o tradycyjnych poglądach. Jestem głęboko przekonany, że dwie listy, a więc opozycja współpracująca ze sobą, ale różnorodna, to jest lepsza odpowiedź na wyzwanie wyborcze. Ale to nie jest jedyna funkcja, czy jedyne zadanie
takiej koalicji, tak? Wymieniłbym jeszcze co najmniej dwa. Obniżenie napięcia i redukcja wojny kulturowej, która w Polsce jest bardzo silna i nie można dyskryminacji w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości przeciwstawiać inne formuły dyskryminacyjne. Nie można odpowiadać toksycznością na toksyczność. Czyli na przykład nie wolno zakazywać, rozumiem, pierwszej komunii, czy pierwszej spowiedzi dzieci. No, Rzeczpospolita powinna być dobrym domem dla wszystkich grup społecznych, dla ludzi wierzących, niewierzących. I jestem głęboko przekonany, że ci dwaj politycy, którzy wczoraj podpisali porozumienie, chcą Polski jako dobrego domu dla wszystkich, a tego potrzebujemy w czasach wyjątkowo trudnych, bo przez nas, nie tylko przez najbliższe lata, ale przez najbliższe dekady będziemy jako pierwszy wspólnota polityczna dźwigać duży ciężar zadań politycznych, bo zagrożenie ze strony Rosji nie ustanie szybko, a to wymaga pewnej konsolidacji wspólnoty politycznej. A drugi moment, no to jest odrzucenie, drugi element, czy trzeci, to jest odrzucenie od myślenia restauracyjnego, tak? Zapatrzenia się w przeszłość. Jestem głęboko przekonany, że opinia publiczna, duża część opinii publicznej czeka na politykę zorientowaną na przyszłość. Rozmawialiśmy o kwestiach sądowniczych. W interesie obywatela jest odbudowa sądownictwa niezależnego, ale znacznie lepszego niż te, które miało miejsce przed 2015 roku. Czyli mówiąc inaczej, nie chcemy polityki pana senatora zdaniem, nie chcą Polacy polityki ciepłej wody w kranie i powrotu tego, co było projektem politycznym Donalda Tuska. Mówiąc odwołując się do analogii historycznej, nie chcemy polityki Bourbonów, którzy niczego nie nauczyli się i niczego nie zapomnieli. Tak? No ale na razie większa grupa opozycyjnych wyborców chce głosować na Platformę niż na nawet potencjalny sojusz PSL-u czy Koalicji Polskiej i Polski 2050. Ale nie można patrzeć na porozumienie Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza, obydwóch podmiotów politycznych, jako kontry wobec Platformy Obywatelskiej. To jest wzbogacenie opozycji, a nie wojna w ramach opozycji. W ramach wzbogacania właśnie dzisiaj odeszła jedna z liderek Polski 2050. Trudno, takie rzeczy się zdarzają w jedną i w drugą stronę. To jest porozumienie senackie, to już wiemy, będzie jedna lista do Senatu całej opozycji. Powinno się do niego zaprosić porozumienie, no już nie Jarosława Gowina, ale po prostu porozumienie i Agrounię. Oni ostatnio wygłosili, liderzy tej partii wygłosili taką tezę, że jakby zostali zaproszeni na listy senackie, to chętnie na nie wejdą. Nie słyszałem tej opowieści. Dla mnie ten mariaż jest tak zaskakujący, że chciałbym poczekać na kolejne deklaracje, bo nie mam pewności, czy to jest partia, która podziela przekonanie o potrzebie współpracy opozycji. No może powiedzieć, że trochę przypomina to mariaż PSL-u i Hołowni. Bo tu mamy ruch ludowy. Ale nie mam pewności, czy najbliższym partnerem porozumienia jak Agrounii nie stanie się Konfederacja, więc no nie chciałbym kupować kota w worku, tak? No to ile trzeba poczekać, żeby ich zaprosić? No, panie redaktorze, pierwsze słyszę o takich aspiracjach Agrounii i porozumienia, ale no, chcę poczekać na to, jak... Jak się będzie układać ich współpraca. Po pierwsze, no i na to, czego chcą dla kraju jakie zajmują miejsce na scenie politycznej. Na razie wiemy, że ugrupowanie konserwatywno-liberalne łączy się z ugrupowaniem no, mocnego protestu, tak? To jest mariaż zaskakujący. Do nie tego takie mariaże w polityce do tego stopnia, były, że niemała grupa, ale patrzę na PiS to... PiS sprawował władzę z Andrzejem Leperem, bardzo podobny układ. No tak, tak. To prawda. No ale to tym bardziej trzeba poczekać, tak? No. Bardziej trzeba poczekać. Andrzej Poczobut został skazany na 8 lat obozu o zaostrzonym rygorze. Można coś realnie dla niego zrobić. Wiem, że były bardzo mocne wypowiedzi i prezydenta, i premiera, i ministerstwa spraw zagranicznych. No ale czy cokolwiek można rzeczywiście zrobić, żeby jego sytuację, dramatyczną sytuację polepszyć? Ja zakładam, że rząd używał kanałów nieoficjalnych po to, by
no, przynajmniej sprawdzić, czy oddziaływać na stronę białoruską na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta, ale nie ma siły na Łukaszenkę. To jest drastyczna dyktatura. Ja wierzę, że uruchomiono wszystkie możliwości, ale to jesteśmy tutaj bezsilni i tylko kolejny powiew wolności na Białorusi może doprowadzić do uwolnienia tego wspaniałego człowieka. To jest człowiek niezwykle zasadniczy, bohaterski, niezłomny. No, płaci cenę tego, że był nie tylko obrońcą polskości na Białorusi, ale w chwilach próby dał przykład patriotyzmu białoruskiego i umiłowania wolności, tak? Dzisiaj pani Tichanouska złożyła mu hołd jako człowiekowi, który upominał się nie tylko o prawa polskiej społeczności na Białorusi, ale po prostu o wolność Białorusinów. Ale z tego, Mam nadzieję, że doczekamy jego wolności, tak jak doczekaliśmy wolności wielu uwięzionych z powodów politycznych ludzi, ale naprawdę aż się serce kraje. Znam Andrzeja Poczobuta, rozmawiałem z nim długo w grudniu 2019 roku. Odwiedziłem wtedy Polaków na Grodzieńszczyźnie jako szef komisji do spraw emigracji. Potem jeszcze występował zdalnie na naszej konferencji, na posiedzeniu naszej komisji parę miesięcy przed rewolucją na Białorusi. Serce się kraje, co ten człowiek przeżywa. To jest kolonia karna, 8 lat. Ale mam nadzieję, że ten okres będzie bardziej krótszy, że dyktatura Łukaszenki... Ale na jakiej podstawie ta nadzieja? Bo na razie rzeczywiście wygląda na to, że polskie władze zrobiły, co mogły zrobić nieoficjalnie. W tej chwili no, kanały debaty z Łukaszenką są zablokowane i nawet kraje zachodnie niespecjalnie mają mu co zaproponować w zamian za wolność dla Andrzeja Poczobuta. Dyktatura w tej postaci nie może istnieć długo. Ona jeszcze będzie egzystować, ale ona nie może istnieć długo. To nawet część ludzi z nomenklatury łukaszenkowskiej ma poczucie, że to nie może trwać tak długo. No, może trwać długo, bo na razie, znaczy może być tylko gorzej. W tej formie nie może trwać tak długo. Panie senatorze, byłoby fantastycznie, gdybyśmy mieli nadzieję na to, że ktoś lepszy zastąpi Łukaszenkę, ale my możemy sobie wyobrazić scenariusz, w którym ktoś gorszy zastąpi Łukaszenkę. Na przykład jakiś już bezpośredni gubernator, który przyjedzie z Moskwy. No niemniej jednak uważam, że dyktatura w tej postaci, nawet w obrębie cywilizacji wschodu, no nie może istnieć zbyt długo. No ale... Panie senatorze, ja pytam o źródła tej nadziei, dlatego że jak się przyglądamy dyktaturze w Rosji, dyktaturom różnym w Rosji, to one potrafiły trwać bardzo długo. Białoruś... No, ale miały... W żadnym razie no, nikt z nas nie usprawiedliwia dyktatur wschodnich, ani nie jest naiwny. Natomiast uważam, że ten potencjał wolności, który wzbudził się w czasie wypadków na Białorusi, no, nie jest do stłumienia, zamrożenia. On się odezwie, tak? On się odezwie. I na tej podstawie sądzę, że to nie potrwa 8 lat. No. Panie senatorze, odwołując się do analogii historycznej, w Polsce od Solidarności do upadku komunizmu upłynęło no właśnie 8 lat, 81, 89. Mhm. To jest ten okres. Tak. Szybciej ludzie wychodzili z więzień. Wie pan, ja coś o tym wiem, bo... Szybciej ludzie wychodzili z więzień, ja wiem, ale mówię, ile zajęła zmiana reżimu. Długo, tak, no ale tak naprawdę... Po 85 roku no tylko najbardziej zdecydowani przeciwnicy władz siedzieli w więzieniach. Represje nie ustawały, no niemniej jednak to nie był czas po 85 roku tak drakońskich wyroków, jak ten, który spotkał Andrzeja Poczobuta. Tak? Czyli Łukaszenko może odpuścić, jeżeli uzna, że jest bezpieczny. Oni muszą szukać jakiegoś złagodzenia reżimu, żeby istnieć dłużej. Żeby istnieć dłużej. Nie dlatego, że miłują wolność. Muszą szukać złagodzenia, żeby istnieć dłużej. To jest moja teza. Dla własnego zysku. Dobrze, Zełenski powinien
przyjechać do Warszawy. Prezydent Wołodymyr Zełański powinien odwiedzić Warszawę. Wiemy, że teraz jeździ po stolicach europejskich, był w Londynie. Jeśli to będzie tylko możliwe, to tak, jak najbardziej. No jeżeli możliwa jest wizyta w Londynie, to dlaczego nie w Warszawie? Nie, jasne, jasne, ale no to rozumiem, że te kontakty są tak intensywne i gorące, że w każdej chwili to jest możliwe, tak? Pytam o to dlatego, że część krytyków postawy polskiej mówi tej bardzo po jednej i po drugiej stronie, i opozycji, i koalicji, no, obie strony są jednoznacznie proukraińskie. Tak. I krytycy mówią, no dobra, tacy jesteśmy za, nasz prezydent jeździł do Kijowa, tak, a tu prezydent Zełański do Warszawy nie przyjeżdża. No, przede wszystkim tak, to jest wojna prowadzona przez Ukrainę w interesie bezpieczeństwa naszej części Europy i bezpieczeństwa Polski. Musimy sobie uzmysłowić, że zwycięstwo w tej wojnie jest czymś niezwykle korzystnym dla strategicznego interesu Rzeczypospolitej. To bym poza emocjami, poza szacunkiem dla heroicznej walki Ukraińców z armią rosyjską, to poddaję pod rozwagę, tak? Zwycięstwo w tej wojnie, przesunięcie gwarancji militarnych, gwarancji bezpieczeństwa Zachodu daleko na wschód od Polski jest w strategicznym interesie Rzeczypospolitej. Czyli nie przejmujmy się symbolami, zajmijmy się twardą, realną polityką. I na pewno jeszcze nie raz w Polsce dojdzie do pewnych napięć, czy na tle historycznym, czy na tle interesów ekonomicznych i politycznych, między Polską a niepodległą, oswobodzoną od Rosji Ukrainą, bo taka jest natura tego świata. Ale trzeba rozumieć, że to, co się dzieje, zwycięstwo w tej wojnie jest w strategicznym interesie Rzeczypospolitej. W strategicznym interesie Rzeczypospolitej nieraz możemy jeszcze doświadczać przykrych rzeczy, także z własnej winy, bo uważam, że rząd nie jest przygotowany do udziału Polski w odbudowie Ukrainy, o czym Francuzi, Niemcy dyskutują, przygotowują się niemal każdego dnia. Można powiedzieć, że my o tym nie dyskutujemy i to jest główny nasz problem. My mówimy, że będziemy odbudowywać. Tak, ale oni są w blokach startowych. Ja trochę znam Francję, zajmuję się nią naukowo. Oni są w blokach startowych. Oni są bardzo dobrze przygotowani. Mówimy. A my mówimy i potem będziemy mieć pretensje, że nie jesteśmy w tym w takich proporcjach, jakie nam się należą ze względu na pomoc. Przygotowujmy się. Bądźmy ludźmi gorącego serca, ale także dbajmy o własne interesy. Tam się rozegrają interesy po wojnie. Mam nadzieję, po wojnie zwycięskiej. Profesor Kazimierz Michał Ujazdowski, senator Koalicji Polskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.